Witajcie moi kochani. Pokazałam wam na kanale filmik z jednym z pomników Syreny, który znajduje się w Warszawie. Oczywiście filmik podlinkuję w opisie, więc zerknijcie. A ja ze swojej strony chcę wam też powiedzieć kilka słów na ten temat. Pomnik Syreny jest to monument, który znajduje się przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Jeżeli spojrzycie w film, który jest w opisie, widać też w tle Stadion Narodowy w Warszawie. Pomnik Syreny jest autorstwa Ludwiki Niczowej i powstał on z inicjatywy prezydenta miasta Warszawy, Stefana Starzyńskiego. Dla prac nad rzeźbą Syreny Starzyński udostępnił rzeźbiarce halę nieczynnej kotłowni na terenie zespołu stacji filtrów przy ulicy Koszykowej 81 w Warszawie. Natomiast dyrekcja stacji filtrów przydzieliła Niczowej, czyli rzeźbiarce, do pomocy dwóch pracowników fizycznych. Sama praca nad rzeźbą trwała kilka miesięcy, a do opracowania głowy i korpusu Syreny Niczowej pozowała studentka etnografii Uniwersytetu Warszawskiego, Krystyna Krachelska. Była to kuzynka Wandy Krachelskiej-Filipowicz, przyjaciółki rzeźbiarki. Rzeźbę zaczęto kojarzyć z Krachelską dopiero po wojnie, kiedy Niczowa w jednym z wywiadów dopiero ujawniła jej nazwisko. Wysoka na blisko 3 metry rzeźba została dla nas z brązu w 1938 roku w warszawskim zakładzie braci Łopieńskich przy ulicy Chorzej 55. Z powodu wielkości rzeźby odlewano ją w częściach, które po wygładzeniu zmontowano przy pomocy śrub, na końcu wykonano patynowanie. Monument Syreny planowano ustawić przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie u wylotu ulicy Tamka, równolegle do nurtu rzeki Wisły. W sumie stoi tam faktycznie. Miejsce wybrał Stefan Starzyński z doradcami oraz z Ludwika Niczowa. I lokalizacja ta miała podkreślać jej związek z rzeką, utrwalony w legendzie o symbolu stolicy. Było to również zgodne z hasłem Stefana Starzyńskiego, czyli frontem do Wisły. Miasto pokryło koszty budowy tego monumentu. Rzeźba, jak widzicie, przedstawia postać Syreny z unieczonym mieczem i tarczą. Włosy są zebrane w kok na karku. Wzrok ma skierowany na północ, a jej mocno kobiecy korpus osłania trzymana w lewej ręce okrągła, lekko wypukła tarcza. Na tarczy znajduje się wizerunek orła w koronie, wokół którego biegnie napis Warszawa. Syrena ma w tle rzekę i drzewa na praskim brzegu. Autorem cokołu składającego się z trzech bloków piaskowca umieszczonych w basenie był Stanisław Pomian Połujan. Jak wspomniałam, monument miał upamiętniać herb Warszawy i przyczynić się też do podniesienia estetyki bulwarów wiślanych. Podczas okupacji niemieckiej żaden z dwóch istniejących wówczas pomników Syreny nie znalazł się na liście monumentów przeznaczonych do rozbiórki. Nie zostały one również zniszczone po upadku Powstania Warszawskiego. Prawdopodobnie stało się tak, gdyż obydwa znajdowały się nad Wisłą, która od września 1944 stanowiła linię frontu. Pomnik Syreny został jednak uszkodzony i w 1949 pracownia braci Łopieńskich bez zdejmowania rzeźby z cokołu załatała 35 drobnych przestrzelin Syreny. W 1966 monument był remontowany, uruchomiono także fontannę z basenem. W 1985 roku w pobliżu pomnika u wylotu ulicy Tamka
zniesiono zastępczy most saperski na Wiśle, nazwany Mostem Syreny. W 2000 roku został on zastąpiony stałym mostem świętokrzyskim. Pomniejszona kopia tego monumentu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego na wystawie poświęconej częściowo Krystynie Krachelskiej. Jeżeli byliście czy w Muzeum Powstania Warszawskiego i widzieliście ten monument, czy widzieliście ten monument już też nad Wisłą, to dajcie znać, jak się Wam podoba, jakie macie skojarzenia i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło.